Ja mam nadzieję, że Państwo też się łączą, bo ja wydaje mi się, że dobrze trochę znam, pamiętam, ale wiele osób z Państwa zna go o wiele dłużej niż ja. Także jeżeli Państwo tutaj będą chcieli się podzielić z nami jakimś wspomnieniem, to zapraszamy w trakcie jak najbardziej do wypowiedzenia się. Stanisław Kobiela urodził się w Bochni na ulicy Czackiego. Jak sam bardzo często podkreśla, urodził się w domu. I to w rodzinie, w domu, który był zawsze bardzo otwarty dla przyjaciół, dla znajomych, w którym panowała atmosfera takiej serdeczności i szacunku do drugiego człowieka. Ja to tak zawsze jako córka odbierałam, że zawsze miał czas dla wszystkich i nie wiem, w jaki sposób udawało mu się rozciągnąć tą dobę. 24 godziny miałam wrażenie, że to wiele dłużej trwa, bo nawet wieczorem jeszcze o godzinie 23 jeszcze widział się z moimi dziećmi, a o godzinie 1 w nocy jeszcze rozmawiał przez telefon ze swoją siostrą. To też się tak zdarzało. I zawsze tego czasu było pod dostatkiem. Tutaj oczywiście widzimy na zdjęciu zdjęcie z dzieciństwa razem z siostrą w zimowym wydaniu. I to dzieciństwo pewnie więcej tutaj ciocia na ten temat powie i stryj, ale ja z opowieści taty pamiętam, że to był bardzo szczęśliwy dom i spokojne, radosne dzieciństwo, które na początku całym światem był ogród i tam spędzał czas ze swoimi braćmi, z siostrą, z kuzynami, ale też z dziećmi z sąsiedztwa. Później ten ogród się powiększył na teren plan. Także to dzieciństwo było głównie właśnie spędzane na plankach z dziećmi z sąsiedztwa. Jeżeli chodzi o takie jesienne wieczory, to w domu bardzo dużo się rozmawiało właśnie na temat wspomnień, na temat historii, na temat wydarzeń, które są związane z Bochnią. I tata wyrósł w tej atmosferze i stąd chyba narodziła się ta miłość taka do naszego miasta. I myślę, że nie tylko jego, ale całej rodziny. Przekażę. No ja tutaj troszeczkę uzupełnię. Jeszcze mianowicie nasze dzieciństwo to były pierwsze lata powojenne. Zaczęło się właśnie nasze życie 45-46. Urodziliśmy się dopiero po paru latach w moim młodszym bracie. I myśmy nie czuli, no na pewno było ciężko, ale dla nas to było super. Wszystko było świetne. Nawet chleb ze smalcem świetny. Więc nie mieliśmy żadnych wymagań, oczekiwań. Cieszyliśmy się życiem, cieszyliśmy się pokojem, cieszyliśmy się tym otaczającym nas światem. Przede wszystkim w moim dzieciństwie nie było, bo mówię co było, a nie było i na szczęście nie było telewizora, nie było tych mediów, które teraz są. W związku z czym wieczory czy popołudnia zimowe, to były rozmowy, to były gry przy stole, różne gry, zabawy i opowiadania. Myśmy mieli też takie szczęście, że w domu, w którym mieszkaliśmy, w domu cioci, to znaczy to była ciocia mojej mamy, siostra babci, rodzice pracowali, więc ta ciocia i druga ciocia, ale dla siostry mojego taty, dużo czasu nam poświęcały i to były i były rozmowy, to były opowiadania. Przez te opowiadania to jakby tradycja naszego domu sięgała w połowie XIX wieku, bo ciocia urodzona jeszcze w XIX wieku, w latach 80. opowiadała o swoich rodzicach, o swoich dziadkach, więc ta, myśmy to kiedyś określili granicą żywej pamięci, czyli granica pamięci żyjącego pokolenia. Ciocia była tym żyjącym dla nas pokoleniem i ta granica żyjącego pokolenia sięgała
do pierwszej połowy XIX wieku. To nas również, myślę, że trochę kształtowało w kierunku takich historyków zamiłowanych przyszłością, historią, jak ta Bochnia dawniej wyglądała. Znaczy, nasza rodzina była troszkę nadrywowa, nie od razu byli wszyscy Bochni, ale przynajmniej pamiętali czas jeszcze sprzed pierwszej wojny światowej, z przełomu XIX i XX wieku, a myśmy to wszystko chłonęli. To nie były przecież wykłady, to były rozmowy, a myśmy mówili, ciociu, proszę nam powiedzieć, co tam, bo się już wam mówiła. A to jeszcze raz. I nam się nie nudziło. To nie jest tak, że jak czasem ktoś coś opowiada, a już tam mówiłaś. Nigdy tak nie było. Było jeszcze raz, był jakiś taki ciągle niedosyt, niedosyt tych historii, tych tradycji, tych opowieści. I myślę, że to miało bardzo duży wpływ na nasze dalsze życie. Może na razie tyle, bo chyba jeszcze